Rządowe media kłamią, tak samo jak niegdyś, i wybielają historię, by przypodobać się wyborcom. Jednakże, gdy minister sprawiedliwości, który jednocześnie, co jest niespotykane w prawdziwej demokracji, pełni funkcję generalnego prokuratora, publicznie oskarża reżyserkę filmu, którego sam nie obejrzał, i porównuje ją i jej dzieło do hitlerowskiej propagandy, a premier, historyk z wykształcenia, mu w tym publicznie wtóruje, podczas gdy prezydent państwa, prawnik, porównuje widzów do trzody chlewnej. Tutaj, panie rektorze, rzeczywiście widzę bliskie powiązanie między moją dziedziną a pańską uczelnią. A dla mnie i świata świadczy to tylko o tym, że Polską dzisiaj rządzą demagodzy. Tylko zakompleksieni, prymitywni i kontrolujący machinę represji politycy, zamiast podjąć poważną dyskusję z suwerenem, straszne słowo, ucinają wszelki dialog, którego boją się jak ognia, i obrzucają przeciwnika inwektywami. Brzmi jak powtórka z 1968 roku, prawda? I robią to z wybitną artystką, kobietą znaną i szanowaną na całym świecie, licząc na co? Że świat tego nie zauważy? Nacjonalizm i faszyzm nie prowadzą do niczego dobrego. Jedynie do destrukcji. Może warto przypomnieć, że Trzecia Rzesza, do której bezmyślnie nawiązał pan minister, zamiast obiecanego przez Hitlera 1000 lat, padła po 12. Szczucie i celowe skłócanie społeczeństwa doprowadziły w przeszłości tylko do drenażu mózgów. Moja emigracja, emigracja 1968 roku, jest tego najlepszym przykładem. Wyrzuceni z Polski w młodym wieku zdobyliśmy wykształcenie. Nagradzani dzisiaj uczymy na najlepszych uniwersytetach na świecie. Gdyby antysemityzm i nienawiść nie podniosły wówczas głowy, dzisiaj prawdopodobnie robilibyśmy to tutaj, wzbogacając polską naukę i kulturę. Szczucie jednych przeciwko drugim, zwłaszcza teraz, gdy żyjemy w otwartym świecie, nie tylko niszczy zasoby kraju, w którym mieszkamy, ale na dłuższą metę nie przynosi nikomu korzyści.